Że każdy budowniczy potrzebuje podstawek, to jest jasna sprawa. Że one niestety są z Lego dość drogie, no to też jest jasna sprawa. W związku z tym dzisiaj spotykam się tutaj z wami, by zobaczyć, czy jestem w stanie znaleźć sensowną alternatywę. Zapraszam! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się z Buildixami, można powiedzieć spotykamy się, już się spotykaliśmy, ponieważ tutaj raz już na ten kanał Buildixy wjechały, miały swoją recenzję. Ewidentnie jest to firma, która ma tam jakieś zapędy, ma jakieś zachcianki, by ten kawałek klockowego tortu tutaj po prostu sobie ugryźć. No i trzeba podstawy... No tutaj nie jestem do końca przekonany. Coś chcą, ale co z tego wyjdzie, to już zobaczymy. Prezent dostałem od Rafała na 6 urodziny mojego bazowego kanału. Przecież WTF jeszcze dalej, no może niedaleko, ale kawałek do 6 ma. Swoją drogą właśnie odkryłem, że to jest taka naklejka, więc mogli w sumie na byle jaki plate to nakleić. Tu mamy jeszcze informację o importerze do Polski. I tak jak mówiłem, wieńcza tutaj zazwyczaj jest tak, no że właśnie te plate'y, czy ulice, czy po prostu coś, na czym możemy budować. Niestety z Lego bywa drogie i potrzebujemy tutaj właśnie tych, potrzebujemy. No fajnie byłoby mieć tańsze zamienniki. Na pewno nie otworzymy tego tym. Gdzie ja mam jakieś... Czy są na sali nożyczki? Halo? Czy jest tu coś, co pomoże mi otworzyć to opakowanie? Chyba nie. Chyba będę musiał użyć po prostu czysto fizycznej, brutalnej siły. Albo po prostu zastopować filmik i iść po nożyczki i to jakoś otworzyć. Moi drodzy, czy to jest podkładka za 2 zł? Tego nie wiem. Przypuszczam, że około 5 zł pewnie mogła kosztować. Jest trochę giętka, trochę giętsza niż Lego, chciałoby się rzec, aczkolwiek nie kojarzę takiej z Lego, więc ciężko mi tutaj ocenić. Nie mamy na napisach żadnych studów i miejsca odlewów tutaj są wyraźnie widoczne. Oczywiście nie będzie to, wiecie, test, że się przyjrzę temu i tyle. Po prostu mam kilku kandydatów, którzy chcą dla was to przetestować. A jakie? Tu będzie potrzebna muzyczka z Randki w ciemno. Pierwszym oczywistym kandydatem będzie sam Buildix, czyli zestaw dedykowany, figurka dedykowana do tych klocków. Drugim będą klocki blocki, czyli ktoś zdecydowanie dziwnymi nogami, też nie stricte legowy, ktoś, kto zdecydowanie takich płytek potrzebuje, wszak jest budowlańcem. Ale pojawi się również i Lego. Lego, no jakże mogłoby być inaczej? Czy nie szkoda mi przekładać Lego do podróbek? Troszkę tak, dlatego daję tutaj figurkę, która jest na moim sklepie i która nie należy do mnie. Będzie również jedno ręki Shocker. Shocker, dobrze mówię? Dobrze mówię. Shocker, który tutaj faktycznie jest stricte chińską podróbką, ale i coś z Lego, coś bardziej klockowego, po prostu owieczka z takimi nóżkami. A propos nóżek, dziwne nóżki, czyli Demogorgon również tutaj siądą. To takie zdecydowanie inne nóżki niż zwykłe. No i na deser jeszcze ktoś ze Squid Game'u. A jeżeli jest wam mało, to również mam tutaj przygotowane 2 oto takie plejciki. Jeden legowy, drugi nie. I zobaczymy, jak to się wszystko będzie szczepiać. Innymi słowy, przetestujemy, jak nazwa kanału głosi, czy w ogóle to fajne, czy to w ogóle bawialne, czy to w ogóle do czegokolwiek się nada i warto kupować takie alternatywne płytki. Wygląda na pierwszy rzut to jakby legitnie, więc moi drodzy, jedziemy. Pierwszy kandydat. Czy on się w ogóle będzie tutaj trzymał? Jak to wygląda? Okej, powiem wam szczerze, nawet tak się trzyma, że spójrzcie, podnoszę go razem z płytką i to się w miarę dobrze trzyma, a trzeba wiedzieć, że on tych nóg nie ma takich za konkretnych, specjalnych do trzymania, nawet możemy go tutaj po prostu wsunąć sobie. Okej, kandydat ten sprawdził się dobrze. Sprawdźmy więc, jak wyglądają blocki, które mają bardzo podobne nóżki, jednak troszkę inne. Uwaga! Przyczepiam blocka tutaj, również trzyma się bardzo dobrze, tu już zdecydowanie mocniej tym telepie, a to dalej nie odpada. No teraz już pod koniec naprawdę mega mocno tym telepotałem i tutaj nic się nie działo. Czy figurka ta może usiąść na tym czymś? Nawet można tym usiąść bez problemu i tu przypuszczam, że już jej nie odczepię. No można by rzec, że kolejny punkcik. Czas więc na największy test. Często bawiąc się Lego szukacie tych alternatyw, więc wykorzystamy teraz Lego. Uwaga! Wczepiło się, wygląda bardzo dobrze. I trzyma się tak, że naprawdę praktycznie już całą siłą machałem i dopiero się to urwało. No powiem szczerze wam, no gdybyśmy mieli taką podkładkę z Lego, przypuszczam, że stałoby się to dużo wcześniej. Przykładowo, jeszcze tutaj jaki przykład, w sensie, jak wyglądają nóżki Lego. Jak to wygląda przy chińskiej podróbce, które zazwyczaj jednak ciut ciaśniejsze te nóżki mają, plastik jest trochę twardszy i tak dalej, i tu powinny trzymać się faktycznie najtwardziej. I czy tak jest? No patrzcie.
odpadł mi tułów, nie odpadły nogi, nawet nie drgnęły, ale żeby nie było, nie jest tak, że nie wiem, musimy tu młotka czy jakiegoś skalpela używać i oddzielać, to nie, w miarę to się wszystko odczepia, w miarę to się wszystko, kurczę, trzyma. Jedźmy dalej, pierwsze można powiedzieć bryki, czyli klocki Lego, o ile faktycznie figurkę za moim sklepie tak te klocki nie, więc kurde, no tu chyba, patrzcie, kolejny przykład, tu się wzięło, przy czym... Chociaż tu już powiem wam szczerze, o ile figurkę, no bo faktycznie sobie chycimy, to tu już tak, jak mamy to gorzej chycić, tu już troszkę zdecydowanie więcej tej siły trzeba włożyć. Gdybyśmy tak zaplejtowali, czy zabudowali całość tego, to mogłoby być faktycznie nam ciężko, jednak w sensie palce by bolały, ale trzyma się to fantastycznie, co też trzeba brać pod uwagę. Przy czym tu też teraz widzę, że faktycznie jak wczepiam, o widzicie, nawet nie wczepiłem tego do końca, a już odeszła mi góra. Trzeba też brać uwagę przy budowaniu, że po prostu mogą was bardziej boleć palce. Jednocześnie musicie mieć też pewność, że jeżeli budujesz jakieś makiety i chcecie, by to było bardziej trwałe, się trzymało, no to to się do tego nada. W sensie odpadnie wam góra owcy, a tam to nie. Sprawdźmy, jak Demogorgon z tymi, no w sumie niby dziwne nogi, ale w sumie podstawa jest ta sama, więc nic się tu nie powinno... No, bardzo dobrze się to trzyma. Jak widzicie, główka zdjęta, o. Trochę siły faktycznie trzeba włożyć. I ostatnia figurka to już taki wisienka na torcie z figurek. No, też dobrze. Mamy natomiast tutaj jeszcze dwa plejciki, moi drodzy. Jeden podróbkowy. Uwaga, ja go teraz sobie, pozwólcie, że wszczepię sobie tu, na początku. Po to, bym wiedział, jak go odczepić. Natomiast jak go wszczepię, przypuszczam, tu, to nie wiem, co chcę uzyskać, powiem wam szczerze. Natomiast nie no, trzyma się to, kurczę, okej, okay, bo plejty to już tak, wiecie, gwoli ścisłości, bo owca była tutaj głównym testem. Tego już przypuszczam do końca życia nie odczepię, albo może jakimś separatorem się uda, ale akurat nie mam tu żadnego separatora pod ręką, no jak na złość. Moi drodzy, myślę, że trzeba to jednak w jakiś sposób podsumować. I podsumuję to tak. Jest naprawdę ok. Jeżeli widzicie podkładki Buildixa, można śmiało brać. Brać trzeba jednak też pod uwagę, że no tutaj mocniej to trzyma, niż by się trochę chciało. Chyba że właśnie chcecie, by trzymało się bardzo mocno. Wtedy na pewno zawiedzeni nie będziecie. Ja nie jestem zawiedziony. Myślę, że śmiało, gdybym budował miasto i potrzebował naprawdę dużo, dużo, albo do makiet ogrom tych plejtów, byłbym w stanie to zrobić. Oczywiście, jeżeli byłbym w stanie przeboleć, że to nie jest Lego. Natomiast trzyma się to wszystko naprawdę mocno, ciut nawet za mocno. Nie ma co się tego obawiać, że wiecie, lekko, że nie będzie się trzymać, że się będzie przewracać, to absolutnie, bo nawet przy tych najsłabszych nóżkach, czyli zresztą Buildixach, trzyma się to naprawdę solidnie. Chyba że chcecie się bawić mobilnie, chyba że chcecie kręcić animacje poklatkowe, gdzie dużo trzeba figurki przestawiać, to odradzam, bo tutaj widzicie, nawet jak chcę oderwać, to mimo wszystko plate trochę się rusza. Także to musicie brać pod uwagę. Stabilnie, ok, super, można brać. Do makiet jak najbardziej, do zabawy ciut gorzej. Ciut gorzej. Mam nadzieję, że dzisiejszy film nie wypadł w waszych oczach, dlatego zostawcie subskrypcję i lajka, jeżeli wam się faktycznie podobał. Dzięki, że byliście, zobaczcie wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!